rozpoczęcie nowego eventu, zwrot fałdolców dla graczy, darmowa nagroda za zalogowanie się, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy chcielibyście mieć cały sklep za 0 fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do dwóch przedmiotów, które Fortnite zdecydował się usunąć. Mowa tutaj o OG wersjach bandaży, jak i przy okazji mini potek. No i OG wersja tych przedmiotów mniej więcej działała tak, że w sumie po prostu nie mogliście się ruszać podczas przykładowo używania takiej mini potki, czyli tak jak to było w sumie przed rozdziałem 5. No i Fortnite to zdecydował się to usunąć, także wydaje mi się, że jakoś strasznie duża zmiana to nie jest, ponieważ tak czy siak znalezienie na przykład takiego OG bandaża, bądź też OG mini potki było naprawdę bardzo rzadkie. No i cóż, tak to mniej więcej wygląda. Przechodząc dalej, mamy właśnie rozpoczęcie nowego wydarzenia, czyli kolaboracji z wojowniczymi żółwiami ninja. No i już teraz możecie w lobby znaleźć właśnie specjalną zakładkę, czyli TMNT. Oczywiście jest to po prostu skrót od wojowniczych żółwi ninja. No i widzimy tam oczywiście odliczanie, jak i również w tle właśnie graffiti Kałabanga. No i no, mamy również przycisk zobacz zadania i tam mamy właśnie April O'Neil na tropie. No i tak naprawdę mamy tam w sumie tylko i wyłącznie 4 questy chwilowo na expa, ale otrzymaliśmy oficjalną informację od Fortnite'a, że właśnie wskakujemy do kanałów 09.02.2024. No i rzeczywiście licznik, który znajduje się obecnie w grze, właśnie na takową datę nam mierzy, co oznacza, że całe wydarzenie właśnie z wojowniczymi żółwiami ninja rozpocznie się za tydzień w piątek, co akurat wydaje mi się, że jest całkiem dobrą informacją. Oczywiście w całym wydarzeniu, poza tym, że otrzymamy zapewne masę dodatkowych wyzwań na jakiegoś rodzaju nagrody i tego typu rzeczy, no to oczywiście otrzymamy mini karnet bojowy, w którym również będziemy mogli zdobyć no, jakieś darmowe nagrody. Przy okazji otrzymamy nowe mityczne przedmioty, na wyspę powróci no, po prostu pizza, otrzymamy nowe miejscówki właśnie związane z wojowniczymi żółwiami ninja, będzie również specjalny zrzut zaopatrzenia z mityczną bronią z tej kolaboracji, nowe wyzwania, o czym już mówiłem, no i przy okazji nowe przedmioty. No i oczywiście cały licznik, który obecnie znajduje się w lobby, będzie przechodził przez kolejne etapy. Drugi etap będzie wyglądał tak, a trzeci dokładnie tak. No i właśnie kiedy ten trzeci etap dobiegnie końca, cała kolaboracja się rozpocznie. Także to akurat myślę, że jest również bardzo spoko sprawa. Także teraz czekamy na najbliższy piątek, żeby oczywiście wskoczyć do kanałów, tak jak to w sumie określił Fortnite. Przy okazji, moi drodzy, mamy parę błędów, które Fortnite popełnił. Jednym z takowych błędów jest to właśnie nowa ścieżka jamowa, która została wprowadzona ostatnio do sklepu. Mowa tutaj dokładnie o tej oto ścieżce jamowej. No i tak, oczywiście kosztowała ona 500 fałdolców i tutaj mieliśmy akurat właśnie taką no po prostu stówkę na okładce. No jak się okazuje, no to po zakupieniu tej ścieżki gracze otrzymywali coś, z czym sobie nie mogą tak naprawdę nic zrobić, ponieważ tej ścieżki jamowej nie dało się ani założyć, ani w sobie to totalnie nic, dlatego Fortnite no, zdecydował się na jej usunięcie. No i napisali oni na właśnie specjalnym Twitterze, czyli Fortnite Festival Status, że usunęli właśnie tą ścieżkę jamową i każda osoba, która ją zakupiła, otrzyma na swoje konto właśnie zwrot. Także według mnie akurat to jest dobre właśnie od strony Fortnite'a, że dają oni zwrot właśnie za tą ścieżkę jamową. Jeżeli chodzi o ścieżki jamowe, to bardzo często są po prostu z nimi jakieś problemy. Także no cóż, zobaczymy, czy właśnie prędzej czy później może te zaczną działać poprawnie, no bo już niejednokrotnie mieliśmy jakieś sytuacje, gdzie jakaś ścieżka jamowa przykładowo nie miała okładki, bądź też była usuwana z jakiegoś tam powodu, także no cóż, tak to mniej więcej wygląda z nowymi funkcjami Fortnite'a. Natomiast teraz przechodzimy do sytuacji, która miała miejsce parę dni temu. Mowa tutaj o trybie LEGO i tym, że ten tryb przestał po prostu działać, no i Fortnite oczywiście wszystko naprawił, natomiast bardzo dużo graczy po prostu potraciło jakiś swój
progres na świecie i tego typu rzeczy. No i Fortnite napisał, że rozumieją oni to, że gracze stracili właśnie bardzo dużo czasu, jakichś właśnie surowców i tego typu rzeczy. No i oczywiście w późniejszej dacie jakoś to zrekompensują. No i jak się okazuje, no to Fortnite zaczął wysyłać na konta graczy taką oto emotkę, czyli emotkę Ice Moves. No i tak generalnie, moi drodzy, napisali oni nawet na swoim właśnie Twitterze, że właśnie wcześniej w tym tygodniu był mały problem z po prostu LEGO Fortnite, no i teraz wysyłają oni właśnie tą emotkę dla graczy, którzy stracili swój progres, no i po prostu, którzy byli podczas tego, gdy serwery LEGO Fortnite przestały działać. No i tutaj mamy, moi drodzy, pewien właśnie dość ciekawy problem z tą emotką, a najdokładniej właśnie bardzo dużo osób po prostu tej emotki nie otrzymuje. No i druga część osób też otrzymuje na przykład coś takiego, czyli dosłownie niewidzialną nagrodę. No i tak wyświetla wam się cały ekran od odbierania nagród, macie przycisk wyposaż, przycisk przy okazji odbierz, no i jak się okazuje, no to tak naprawdę nie dostajecie w sumie nic. Także akurat to jest naprawdę bardzo dziwne i nie wiadomo dokładnie, czy właśnie chodzi tutaj o tą emotkę, czy akurat o coś innego, ale jest możliwość, że bardzo duża część z was właśnie takową emotkę na swoje konto otrzymała, także jak najbardziej możecie sprawdzić. Oczywiście, jeżeli jej nie otrzymaliście, najprawdopodobniej Fortnite w późniejszym terminie wyśle tą emotkę, no raczej w większości po prostu osobom, także myślę, że akurat to jest bardzo dobra informacja. No i cóż, według mnie jak najbardziej na plus, że rekompensują oni właśnie takie błędy. No i ja w sumie byłem w Fortnite podczas tego wszystkiego, generalnie nie grałem wtedy w tryb LEGO, ale no cóż, też dostałem właśnie to dziwne powiadomienie z niewidzialną nagrodą, także zobaczymy, jak całość się oczywiście rozwinie, a wam jak najbardziej polecam wejść sobie do Fortnite'a i sprawdzić, czy takową nagrodę otrzymaliście. Oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, jeśli chodzi o darmowe nagrody, ponieważ między innymi poznaliśmy darmowego skina, lecz no niestety takiego skina, który będzie dopiero dostępny w nowym sezonie. Mowa tutaj o skinie Matthewsa, o którym mówiłem już wam parę dni temu, i ten skin będzie w nowym sezonie właśnie tak zwanego Rocket Racingu. Tak, w tym sezonie mamy właśnie skina Jackie za wbicie rangi złoto. No i w następnym sezonie najprawdopodobniej właśnie takowy skin Matthewsa będzie za to samo, czyli za wbicie po prostu rangi złoto. No cóż, także troszeczkę jeszcze czasu niestety będziemy musieli poczekać, ale wydaje mi się, że ten skin definitywnie wygląda nieco lepiej niż właśnie skin Jackie. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to mamy kolejną bardzo ciekawą sprawę, związaną również z rankedami, a najdokładniej ostatnio na TikToku znalazłem coś takiego, czyli generalnie skiny i przy okazji kill-offy za wbicie danej rangi w sezonie. No i to muszę wam powiedzieć, że niestety jest to koncept stworzony przez ziomeczka It's Draw. No i to niestety nie jest to w żaden sposób oficjalne. Oczywiście bardzo fajnie by było, gdyby Fortnite coś takiego wprowadził, lecz no niestety za właśnie wbicie rangi w tym sezonie dostajecie jedynie właśnie rzeczy z po prostu gier rankingowych. No i takich fajnych skinów i kill-offów no niestety nie dostaniecie. No i to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i dziękuję wam, jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca. Oczywiście subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości ze świata Fortnite. Jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeśli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. No i jeśli obejrzeliście ten materiał do końca, to w komentarzu możecie napisać emotka, a ja postaram wam się przypiąć serduszko i też możecie dać znać, czy otrzymaliście właśnie tą emotkę Ice Moves na wasze konto za darmo. I to już by było na tyle. Yo!